Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest szósty dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest szósty dzień tygodnia w Radio Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są pan poseł Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dzień dobry. Michał Kobosko, Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Oraz Adam Jaruba z Polskiej Stronnictwo Ludowe. Dzień witam dobry. Serdecznie. Od dwóch ostatnich panów zacznę, dlatego że, drodzy państwo, przedwyborcze roszady na scenie politycznej. Partia Szymona Hołowni podpisała porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli powstaje nowy blok opozycyjny. Z kolei tutaj spoglądam w kierunku pani poseł Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, zniecierpliwiona przedłużającymi się rozmowami z Prawem i Sprawiedliwością w wspólnym starcie, odgraża się, że wystartuje samodzielnie, robi swój kongres i zmienia nazwę. Chciałbym najpierw zapytać pana Michała Kobosko, czy stworzenie tego bloku PSL Polska 2050 to jest już ostateczna decyzja, która zamyka drogę do negocjacji z innymi partiami opozycyjnymi? Mamy tu Włodzimierza Czarzastego, mamy Roberta Kropiwnickiego, mówi o Platformie, mówi o Lewicy. No, można powiedzieć, nic nie jest ostateczne na 6 miesięcy, czy prawie 6 miesięcy przed wyborami, bo jeszcze dużo, myślę, w tej prekampanii najpierw, a potem już oficjalnej kampanii wyborczej będzie się działo. Dużo rzeczy, których myślę, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale dziś koncentrujemy się na tym, że zawarliśmy umowę, już umowę oficjalną, wcześniej były deklaracje, przymiarki, ale dzisiaj mamy umowę, która w dodatku jest publiczna. Na tym nam zależało, żeby pokazać jawność i transparentność tak, tej współpracy. Jest ta umowa, to jest nawet zapisane, kto jest pełnomocnikiem finansowym, z której partii pełnomocnik finansowy z PSL. No tak, dlatego, że tego typu rozmowy wymagają bardzo wielu ustaleń i oczywiście nie wszystko jeszcze jest w 100 czy 200% ustalone, bo jak powiedziałem, nie ma jeszcze kampanii realnie wyborczej, ale zależało nam, by rozpocząć od nasze rozmowy od spraw programowych i wtedy powstała pierwsza ta wspólna lista spraw, tematów do rozwiązania i do zajęcia się przez przyszły rząd, a teraz zrobiliśmy krok następny, mamy już porozumienie wyborcze i to jest wstęp do zbudowania silnego bloku, który nie tylko to jest nasza intuicja i wiara, ale badania pokazują, że powstanie takiego sojuszu zdecydowanie wzmacnia opozycję i wzmacnia szansę, zwiększa szansę na zwycięstwo z PiS-em, a to jest dla nas wszystkich w tej chwili cel absolutnie numer jeden. Czy rozbudowanie tego sojuszu bloku jest możliwe? Oczywiście, że tego nie wykluczamy, no ale jak mówię, najpierw my musimy się bardzo dobrze, powiedzmy to poznać również, tak? Dlatego, że do tej pory negocjowaliśmy, a teraz wchodzimy już w okres takiej ścisłej współpracy i to jest dla nas dzisiaj priorytet. Natomiast mamy rzeczywiście zgłoszenia, zainteresowanie ze strony innych środowisk i politycznych, i samorządowych. Jakich na przykład? No na razie myślę, że nie ma sensu ogłaszać czegokolwiek w sytuacji, w której zgłaszają się ludzie, zgłaszają się środowiska, widzą, że powstaje silny ośrodek, nazwijmy to konsolidacyjny na opozycji. No to tylko, proszę się nie gniewać, ale patrzę na waszą listę wspólnych spraw, to jest dużo takich słusznych postulatów, żebyśmy wszyscy żyli długo, szczęśliwie i żeby wszystko było pięknie. No chyba od tego są politycy, żeby starać się zapewnić takie warunki. Adama Jarubasa, który w polityce jest nie od dziś. Pierwszy punkt, usuniemy politycznych nominatów ze spółek i urzędów. No PSL słynęło z tego przez lata w koalicji z Lewicą i z Platformą, że te stołki to wy tak efektownie i efektywnie zajmowaliście, więc trochę to dziwnie wygląda jako podstawowy element współpracy z Szymonem Hołownią. W porównaniu z tym, co PiS robi przez ostatnie lata, to te nasze doświadczenia w tym obszarze to jest po prostu takie malutkie miki. Skromny pan. Zawsze byłem. Natomiast chcę podkreślić, że to jest to nasze porozumienie po prostu spełnieniem tego, co obiecywaliśmy wyborcom, czyli przed majówką jest ten komunikat, że po stronie opozycyjnej następuje konsolidacja, przez to optymalizujemy szanse na pokonanie PiS-u. Twardo opowiadamy się oczywiście po stronie opozycyjnej. Chcemy, żeby nasz komitet uczestniczył po wyborach w tworzeniu demokratycznego rządu, który stworzą partie, które dzisiaj są w opozycji. Rzeczywiście zaczęliśmy od spraw programowych. Pan redaktor trochę tak
z pewną ironią zwrócił uwagę na to. Panie Boże, oddamy głos obywatelom, obywatelkom. Panie redaktorze, z natury rzeczy w takich deklaracjach zapewnimy konkurencyjne płace w oświacie, ochrony i zdrowia. I bardzo ogólne postulaty, ale są też bardzo, bardzo konkretne. Podzieliliśmy je na te, którymi warto zająć się już w pierwszych 3 miesiącach, później w ciągu roku i na całą kadencję. Dobrze, ale mam nadzieję, ale chcę skończyć ten wątek, że właśnie ta lista naszych wspólnych spraw będzie dobrym wkładem do takiego minimum programowego przyszłego rządu. I mam nadzieję teraz, że po tej stronie opozycyjnej dojdzie do takich prac, gdzie będziemy już mniej przekomarzać się. Dobrze, a jeżeli Włodzimierz Czarzasty za chwilę powie, że on też by chciał zmienić program szkolny, tak jak wy, przeprowadzić zieloną transformację, to na pewno, bo Lewica tego chce, i uprościć podatki, to pan jest, i Lewica w takim kontekście jest wiele rzeczy, wokół których się zgadzamy. I na pewno transformacja, na pewno sprawy praworządnościowe, na pewno potrzeba uregulowania naszych relacji z Unią Europejską. Czy to jest układ ostateczny, w jakim pójdziecie do wyborów, czy będziecie rozmawiać z innymi formacjami? Formuła jest otwarta. Na dzisiaj organizujemy się na bazie dwóch środowisk istotnych, które widzą więcej tych rzeczy, które łączą, a nie dzielą. Na pewno swój apel kierujemy dzisiaj do środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych, które już widząc nasze wartości, rzeczywiście zgłaszają się dzisiaj do nas i mam nadzieję, że będziemy niedługo pokazywać kolejne środowiska, które poszerzają to porozumienie. Pan Włodzimierz Czarzasty, jak pan ocenia w tej chwili sytuację po nawiązaniu tego sojuszu, sytuację na opozycji, jakie pan widzi możliwości współpracy po stronie opozycji, ile bloków opozycyjnych pójdzie do wyborów? Dobrze to widzę. Gratuluję, że się dogadali. Pewnie to był taki moment, który trzeba było wybrać, dlatego że od tego momentu będą państwo razem badani. Ostatnio te badania, jeżeli chodzi o... Może nawet będą oddzielnie zaproszeni do studia. No tego to nie wiem, to już zależy od zapraszających. No właśnie. Bo te badania ostatnio tam różnie wychodziły. Uważam, że to rozsądny ruch. Zresztą stanowisko Lewicy w tej sprawie zostało tuż po waszym połączeniu przedstawione. Ja, jak wiecie państwo, jestem zwolennikiem koncepcji jednej listy, w związku z tym nie wiem, czy to zamyka tę dyskusję, czy nie. No na tym etapie zamyka, no ale to pewnie, proszę pana, mówię do pana redaktora, wszystko zależy od notowań. Myślę, że zostaną one obserwowane dokładnie w lipcu i w lipcu pewnie będą ostateczne działania podejmowane i ostateczne decyzje. Również zależy od notowań tego ciała, które właśnie powstało 2 dni temu. Na razie Polska 2050 w ostatnim sondażu ma 8%. To jest sondaż Ibrisu dla Polsatu. PSL ma 6,5%. No dobrze, no i teraz będą badani państwo wspólnie, tak? Jeżeli będzie taka tendencja, że będą mieli 13-14%, to wszystko... A trzymam za was kciuki, żeby była jasność. To będzie wszystko w porządku. Gorzej będzie, jak to pójdzie w drugą stronę, bo ja mam takie doświadczenia, tak? Jeżeli chodzi o Lewicę. Ja i Lewica, my żeśmy swego czasu połączyli się z ruchem Palikota. Była taka sytuacja, że na początku mieliśmy w pierwszych badaniach 14-16%. Potem bliżej wyborów w pewnej chwili spadliśmy na 10% i w tym momencie wszyscy życzliwi mówili, ach, no bardzo za was trzymamy kciuki za te 10%, no, ale przecież już niedługo, niedaleko jest do 8. Trzymamy za was kciuki. Pan, to było pan, takie pan przewodniczący Czarzasty nie przypadkiem mówi o 8%, dlatego że PSL i partia Szymona Hołowni będą tak jest, iść do wyborów tak jako jest koalicja, czyli dla nich tak próg wyborczy wynosi nie 5%. I żeby zakończyć z dużą skromnością, nie życzę wam tego, dlatego że u nas te 8% zostało złamane w drugą stronę, nie dostaliśmy się do Sejmu. I to był dzięki problem temu Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku rządziło i między innymi dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość rządziło samodzielnie. To jest prawda. W związku z tym, panowie, życzenia wszystkiego najlepszego. Idzie majówka. Szczere, panie marszałku, prawda? No ale czy ja pan kiedyś... Pan przed chwilą powiedział, że parę lat temu ktoś wam życzył, ale tak nie do końca szczerze, żebyście przekroczyli próg wyborczy. Życzyć można szczerze, tylko... Proszę pana, ale ja panu powiem...
niech pan nie zaczyna złych rzeczy. Naprawdę. My jesteśmy za konsolidacją opozycji. I ważna sprawa. Pierwszy raz to powiem u pana redaktora na antenie, bo miałem o tym nie mówić do końca kwietnia. Proszę powiedzieć. Lewica przekazała na ręce PSL-u, na ręce Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej projekt porozumienia, deklaracji o wspólnym rządzeniu, po wyborach. Czyli bez względu na to, jak idzie do wyborów, zawieracie porozumienie po wyborach. Przekazaliśmy to 3 tygodnie temu i umówiliśmy się w ten sposób, że nie będę o tym mówił w mediach, żeby nie stawiać żadnej ze stron opozycyjnych w niezręcznej sytuacji. Umówiliśmy się, że pod koniec kwietnia o tym poinformuję. No jest koniec kwietnia. W związku z tym informuję pod koniec kwietnia i mam wielką uprzejmą do was prośbę, żebyście po majówce rzucili jeszcze raz na to okiem, bo to jest to, co moim zdaniem powinniśmy naszemu elektoratowi dać, to znaczy powiedzieć, bez względu na to, na którą listę opozycyjną będziecie głosowali, to my jesteśmy otwarci na współrządzenie i deklarujemy to współrządzenie. Wtedy żaden głos nie będzie stracony. Proszę o to z pokorą, z dystansem, uprzejmie. Robert Kropiwnicki, Platforma. Uważam, że to dobry krok, bo zawsze konsolidacja po stronie opozycyjnej jest mile widziana i to jest dla nas też istotne. My mamy świadomość, że ta łączenie dwóch mniejszych ugrupowań jest zawsze większą szansą, że nie stracimy głosów po stronie opozycyjnej. Dla nas, jako dla dużej formacji, jest kluczem, żebyśmy jednak odsunęli PiS od władzy. Ale to łączenie odbywa się jednak w kontrze do Platformy. Nie mam takiego poczucia. No, jest to raczej połączenie dwóch mniejszych formacji. Ale to są formacje, które nie chcą przyjść na marsz Platformy 4 czerwca. Są to liderzy, formacje, nie chcą. Nie chcą uczestniczyć we wspólnej liście, więc to jest w kontrze, także do was. To jest wybór kolegów. Podjęli taką decyzję. Dla nas jest najważniejsze, żeby nie stracić głosów opozycyjnych. I rzeczywiście te doświadczenia Lewicy z 2015 roku, kiedy o włos, ale jednak nie weszli do Sejmu i przez to PiS rządził, to powinniśmy jako strona opozycyjna się z tego wszyscy uczyć. A 13-14% to nie jest aż tak dużo, żeby mówić, że mamy silną, mocną pozycję. Życzę kolegom, żeby zajęli tą konserwatywną część elektoratu rozczarowanego PiS-em, żeby do nich trafiali. To jest jakaś przestrzeń. Ale też jak słyszę o tej trzeciej drodze tak zwanej, to się trochę zastanawiam, co to jest. Bo trzecia droga w sądownictwie, czym ma być? Giddens, panie pośle, Giddens to opisał. Wiem. To się nie udało. No, ale właśnie jak ma wyglądać... Tony Blair lansował trzecią drogę. Jasne. I wszystko się im rozsypało, ale zastanawiam się, jak ma wyglądać trzecia droga w prokuraturze czy w sądownictwie. No co, mają być trochę upolitycznieni? Wie pan, że przedstawiciele PSL-u i Polski 2050 rozmawiają z częścią polityków Platformy, którzy według deklaracji Donalda Tuska nie będą mieli miejsca na listach, na przykład dlatego, że są za bardzo konserwatywni i nie poprą liberalizacji przepisów aborcyjnych. Mówi się o Bogusławie Soniku, mówi się o Joannie Fabisiak. To są wasi posłowie w tej chwili. Wszystko jest możliwe. Nie wierzę w to. Nie wierzę, bo opozycja ma się wspierać. Nie, jak to robicie, nie róbcie tego. To nie koleżeńskie. Ale to pan redaktor poinformował na podstawie swoich informacji. Nie mam takich informacji. Nie potwierdzam z naszej strony takich informacji. Proszę państwa, do wyborów zostało 22 tygodnie. Tak się mniej więcej. Pana Adam to naprawdę już jest niedużo. Dobrze. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, dlatego, że po stronie obozów władzy też się coś dzieje. Jest pewnym zaskoczeniem, że partia koalicyjna Solidarna Polska kilka miesięcy przed wyborami zmienia nazwę. Nie słychać wciąż komunikatu, że Zjednoczona Prawica będzie startować zjednoczona, będzie kongres i zmiana nazwy na Suwerenna Polska. O co chodzi? Czy pani jest zwolenniczką tego, żeby partia Ziobry startowała z wami? Nie, my jesteśmy zwolennikami, zachęcamy środowisko Zbigniewa Ziobry, żeby jednak pozostali z nami wspólnie w koalicji, bo w naszej ocenie to jest oczekiwane przez wyborców i po prostu korzystne, jak sami państwo mówicie. No to co się dzieje? Zmiana nazwy, kongres? Zmiany, prawda, takie sojusze po prostu sprawiają, że ten wizerunek jest wyraźniejszy, wyborcy rozumieją, co się dzieje. No cóż, różnimy się tym, że my jesteśmy dojrzałą, prawda, i dużą partią. A oni nie dojrzałą i małą.
Przepraszam, proszę, chodź mi skończyć. Więc jakby, no... Miłej soboty. Więc jakby nie mamy takiej potrzeby, żeby pokazywać, eksponować to, czym się od Zbigniewa Ziobry różnimy. Przeciwnie, akcentujemy to, co jest wspólne i zachęcamy, żebyśmy jednak w najbliższych wyborach wspólnie tworzyli listy. Natomiast partia Zbigniewa Ziobry, która teraz ma się nazywać Suwerenna Polska, ponieważ jest na etapie, prawda, tworzenia partii, no akcentuje... Jak to tworzenia partii? Myślałem, że ta partia istnieje już 10 lat. No tak, ale w porównaniu do PiSu jednak ten dorobek jest krótszy, więc akcentuje różnice, no takie ich prawo i po ich stronie w tej chwili decyzja, czy pójdą z nami, czy nie. Natomiast chciałabym się też odnieść... Ale czy, jedno zdanie tylko, ale czy pani osobiście jako posłanka kojarzona ze środowiskiem premiera bardziej, czy pani przyjęłaby na listy wyborcze, czy pani widzi na listach wyborczych Zbigniewa Ziobry jego ludzi, którzy bardzo atakują pana premiera? Na przykład za politykę wobec Unii Europejskiej. Szanowny panie redaktorze, oczywiście, że przyjęłabym na listy przedstawicieli partii. A takie dobre miejsca by mi pani Ziobry, dała? Ponieważ uważam, że tego porozumienia oczekują także nasi wyborcy i eksponowanie konfliktów i różnic w trakcie kampanii nie służy ani Zbigniewowi Ziobrze, ani Mateuszowi. Ale jeżeli Ziobro robi niezależny kongres od was, no to on eksponuje różnice. Jeżeli zmienia nazwę partia Suwerenna Polska, to tak jakbyście wy nie chcieli suwerenności. No więc właśnie o tym mówię, że rzeczywiście on wybiera taki kierunek. Chce w kampanii wykorzystać tą sytuację, w której chce pokazywać to, czym się między innymi od nas różni. Ja to powiedziałam. To jest jego decyzja, jego wybór. Czy pójdzie za tym o krok dalej i po prostu oddzielnie będzie startował w najbliższych wyborach, no to się pewnie dowiemy. Podkreślam i powtarzam, że Prawo i Sprawiedliwość zachęca i przekonuje Zbigniewa Ziobro, że lepiej będzie, gdybyśmy jednak kontynuowali Sojusz Zjednoczonej Prawicy. Chce pani się jeszcze odnieść tak do PSL-u i partii Szymona Hołowni? No, jeśli, bo mówił chyba pan redaktor o tym, że to, co powstaje, jest w kontrze do Platformy. W mojej ocenie raczej jest w kontrze do sojuszu, do Lewicy, jeśli mówimy o kontrze. Dlatego, że moim zdaniem to jest trochę taki twór, który ma pozwolić Platformie Obywatelskiej na taki konsekwentny marsz w stronę Lewicy i skubanie tych wyborców po stronie Lewicy, a państwo przybieracie taki wizerunek partii środka i bardziej konserwatywnej. Być może sojusze, okej, warto, być może badania pokazują, to jest dla was istotne, będzie się wam to jakoś, prawda, opłacało w tej perspektywie najbliższej, czyli w wyborach, natomiast w dłuższej nie. Dlaczego? Dlatego, że to widać wyraźnie po, między innymi moim zdaniem, właśnie tym, co się działo przez ostatnie lata z PSL-em. Jakby PSL, decydując się na bycie taką poduszką, która do wszystkiego się i do wszystkich ugrupowań może dopasować, moim zdaniem pozbawił się takiej jasnej tożsamości. I takich rzeczywiście wyborców, którzy rozumieją, o co chodzi. No, był antysystemowy Kukiz, teraz jest liberalne środowisko Hołowni 2050, więc jakby pozbywaliście się państwo, w mojej ocenie, takiej możliwości przyjaźnienia się z nowymi wyborcami na dłużej, no bo zmieniacie ten wizerunek. A państwo z kolei, co celowaliście na początku, w mojej ocenie, w taki elektorat, jak to się mówi, wielkomiejski, liberalny, który po prostu już nie chce na partię Tuska i Platformę Obywatelską i z tego też rezygnujecie właśnie po to, żeby pozwolić temu Tuskowi od tej lewicy podbierać głosy. Więc będziemy mieli tak naprawdę przede wszystkim porozumienie między Platformą Obywatelską, tak to czytam, która ma na lewo, no i środowisko centrowo, prawda, konserwatywne, które ma tam gdzieś czyli środek spisek zadbać. Tuska do jakiegoś stopnia, panie pośle, to jest w kontrze, w mojej ocenie, wyrażam swój pogląd przede wszystkim do pana. Tak, czy to jest w kontrze do pana, pan Włodzimierz Szczerzasty? To nie jest kontrze do mnie. Chciałem powiedzieć, że wszystkie postulaty progresywne, które były zgłaszane, chciałem z przyjemnością powiedzieć, że nie zabrały nam wyborców. My mamy stabilne notowania od roku na poziomie 10%. W tym ostatnim sondażu także. Oczywiście byśmy chcieli więcej i będziemy o to walczyli. Mieliśmy różne zakręty w ostatnich 4 latach i tam zrobiliśmy trochę błędów. Wiemy jakie. Jakie? No, no na przykład 2 lata temu, żeśmy się kłócili wewnętrznie. To prawda, to było bez sensu. Trzeba było to opanować, trzeba było to dogadać. Teraz jest ekipa bardzo sprawna. Zresztą ta lewica ma jakiś taki syndrom drugiego roku w parlamencie, bo przecież Leszek Miller stracił władzę 4 maja po 2,5 roku, mając 42%. Potem Lid po 2 latach się połamał. Mało ważne, to historia.
Natomiast absolutnie, jeżeli chodzi o ten elektorat progresywny, my mamy bardzo stabilne poglądy w tej sprawie i z badań, które olbrzymie właśnie zrobiliśmy i mamy tam, one są poufne oczywiście, bo nieliczebne, bo to mało ważne, kto ile procent, ważne jakie są elektoraty. Elektorat po lewicy widzi jedną rzecz, że i to nie tylko nasz elektorat, że te rzeczy, które są zgłaszane w przyszłym rządzie dotyczące na przykład spraw związanych czy z aborcją, czy z państwem świeckim, my będziemy w oczach ludzi gwarantem, że to zostanie wprowadzone. Ja jestem bardzo z tego zadowolony, więc powiem szczerze, bez zarozumiałości jestem stabilny. Natomiast chciałem jeszcze o panu Ziobrze powiedzieć. Najbardziej to, co mnie zadziwiło, to jest to, że pan Ziobro uważa, że rząd pana Morawieckiego i partia pana Kaczyńskiego doprowadziły Polskę do utraty suwerenności. To znaczy, to jest ciekawy sygnał ze strony prawicy. To znaczy, oni uważają, że jest potrzebna partia, która będzie się nazywała Polska Suwerenna, bo Polska w tej chwili rząd nie podejmuje samodzielnie decyzji, bo Polska jest zależna od różnych sił, to znaczy od Stanów Zjednoczonych, od NATO, od Unii Europejskiej, że jest wręcz dyspozycyjna wobec tych sił. Ja nie wiem, co wam się tam porobiło na tej prawicy. Poczekajmy, panie tak? przewodniczący, dajmy Zbigniewowi, że... Natomiast sprawy takiej podstawowej, ponieważ ja jestem synem chłopa i naprawdę pragmatykiem dosyć dużym. Myślę, że głównie polega to na tym, że muszą zmienić numer rejestracji partii, dlatego, że jeżeli tego nie zrobią, to będą mieli problemy ze sprawozdaniem finansowym i po prostu... A co pan sugeruje? Muszą... No, to sugeruje, że po prostu te rozliczenia są z tego, co media mówią, niejasne. W związku z tym, jeżeli by przyszło im startować samodzielnie pod tym numerem, którym są w tej chwili, to nie będą mieli subwencji, jeżeli by zrobili na przykład 3%. Czy chodzi o możliwe ukaranie przez sąd za nieprawidłowo pieniędzy budżetowych? To jest tak. To jest bardzo zresztą odważna decyzja pana ministra Sprawiedliwości, dlatego, że my swój statut rejestrowaliśmy 2 lata. Jak minister sprawiedliwości doprowadzi, że sąd... Może w tym przypadku sądy będą działać szybciej. Oni chyba zmieniają nazwę tylko, nie rejestrują nową partię. Zobaczymy za kilka dni, dowiemy się. Drodzy państwo, przejdźmy do drugiego tematu. Jest 6 dzień tygodnia w Radiu Z. Drodzy państwo, to jest jedno z najbardziej zdumiewających śledztw, jakie słyszałem. Może obecni studiów politycy wyjaśnią mi i państwu, o co chodzi. Otóż prokuratura wszczęła śledztwo z doniesienia Marka Falenty, czyli głównego bohatera afery podsłuchowej. Zarzucił on Donaldowi Tuskowi, że jako premier dekadę temu, podkreślam, 10 lat temu, przekroczył uprawnienia, kontrolując spółkę Falenty Składy Węgla, która handlowała rosyjskimi surowcami. I z uzasadnienia tego doniesienia Falenty wynika, że ta decyzja, tu cytat, decyzja o ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą miała charakter polityczny i wynikała z chęci zapewnienia ochrony interesów istotnych dla Donalda Tuska grup wyborców. Może doktor praw, pan Robert Kropiwnicki, wyjaśni mi, o co tu chodzi. To, że prokuratura wszczyna w tej sprawie jakiekolwiek działania, to jest absolutnie próba podlizywania się przez pana Ziobrę Kaczyńskiemu, mówiąc, no my też coś na Tuska znajdziemy i też coś będziemy dokładać. Ale co to jest to coś? To jest absolutnie głupia sprawa, w sensie takim, że uważam, że pan Falenta ściśle współpracuje z prokuraturą i pewnie jest z nimi w jakimś bardzo mocnym dealu, zarówno i z prokuraturą, i z politykami związanymi z tą prokuraturą, czyli właśnie z obecnie Solidarną Polską i działają w porozumieniu po to, żeby atakować Donalda Tuska. Ten im daje podkładkę, a oni biegną do mediów i mówią tak, tak, będziemy tu ścigać Tuska, bo może Kaczyńskiemu powołanie tej komisji weryfikacyjnej się nie uda, no to w związku z tym znajdziemy inne narzędzie, najgłupsze śledztwo, jakie można, bo przypomnę, że to PiS sprowadzał najwięcej węgla w czasie swoich rządów i to właśnie rosyjskiego węgla i dlatego mieliśmy ostatnio tak ogromne z tego kłopoty, bo to chyba około 10-13
15 milionów ton rocznie było sprowadzane. To są ogromne liczby. I Falenta robi po prostu za pożytecznego gościa, który im poddał kwit. No, i nie mam żadnych złudzeń, że być może, że próbuje coś wynegocjować jeszcze z prokuraturą, że coś w innych sprawach go nie będą ścigać. No, to absolutnie wygląda na taką czystą ustawkę polityczną. Pan Adam Jarubas, PSL. Prokurator Ziobry już niczego nie wyjaśni. Sięgamy do sprawy, której prokuratura miała już dokumenty od 9, prawie 10 lat. Rok temu... Nie chodziło o żadne wyjaśnienia. Właśnie, ale rok temu poznaliśmy rzekome powiązania syna Donalda Tuska, więc tutaj rzeczywiście chodzi o to, żeby realizować polityczną agendę PiS-u przez prokuraturę, bo prokuratura pod przywództwem Ziobry jest narzędziem. I ja się zgadzam z panem posłem, że pewnie Zbigniew Ziobro też w takich targach, tu nawiązuje do poprzedniego wątku relacji Ziobry z PiS-em, próbuje zapunktować i pokazać, tak, jesteśmy użyteczni, możemy robić brzydkie rzeczy, których być może wasi ludzie bali się podjąć. Ale co prokuratura zrobi do czasu wyborów, w ciągu pół roku ze śledztwem, sam które dotyczy 10 lat do tyłu? Że toczy się jakieś postępowanie. Ale w sprawach Tuska toczy się wiele postępowań. No więc pewnie chodzi PiS-owi o to, żeby tych postępowań było jak najwięcej, żeby znowu w imię tak zwanego społecznego interesu może odtajnić jakiś kwit, który rzuci będzie szkalował Donalda Tuska i jego środowisko. Więc no, ta sytuacja na pewno nie uwiarygodni tych zarzutów, według mnie, na moją opinię. Natomiast chodzi o po prostu o tworzenie takiego wizerunku wokół Donalda Tuska, poprzedniego rządu, takich powiązań właśnie z Rosją, podczas gdy rzeczywiście, jeśli chodzi o handel węglem, to on drastycznie wzrósł po objęciu rządów przez PiS. Michał Kowalski, Polska 2050. Myśląc trochę na chłopski rozum, pan marszałek zaproponował taki sposób myślenia, to nic tu się, przepraszam. Ja się bardzo cieszę, że tak dużo zawołałem do tego. Wszyscy jesteśmy ze wsi, drodzy państwo. No to dobrze wróży naszemu życiu politycznemu. Taka jest prawda. Nic tu się, przepraszam, kupy nie trzyma w tej całej sprawie, bo panu Falencie zajęło drobne 9 lat, żeby dojść do wniosku, że ówczesny premier ograniczał mu możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. No, coś tu jest kompletnym wariactwem. I co to miało oznaczać, to ograniczanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? To, że rząd chciał takimi metodami doprowadzić do zmniejszenia importu węgla z Rosji. Jeżeli to wszystko traktować poważnie i traktować za fakty, to o czym teraz rozmawiamy, no to Donald Tusk, jeżeli działał na rzecz ograniczenia importu węgla z Rosji, no to na dzisiejsze pieniądze, w dzisiejszych realiach robił rzecz jak najsłuszniejszą. I trudno go byłoby za... Dlatego pytam, gdzie tu jest temat, gdzie tu jest problem? Jest to temat stricte wyborczy, jest to temat stricte polityczny, jest to element polowania na polityków opozycji przez PiS w roku wyborczym. I no, to jeżeli ktoś myślał, że PiS cofnie się przed jakąś metodą, nie cofnie się. Raz mówią państwo PiS, a innym razem mówią państwo Ziobro, może pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka nam to wyjaśni. Obóz władzy. Gdzie tutaj jest, gdzie jest ten... przyczynek do śledztwa, czy potencjalne przestępstwo, powtarzam, 10 lat po tym, jak Tusk zajął się firmą Marka Falenty. To wszystko było oczywiście, drodzy państwo, jeszcze przed wybuchem afery taśmowej. Ta firma Falenty była badana przez CBŚ. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Można by powiedzieć, szanowni państwo, jedno z waszych ulubionych słów, a więc konstytucja. Po prostu, skoro Falenta złożył doniesienie, prokuratura musi wszcząć postępowanie nie dotyczące Tuska, tylko w sprawie. Może odmówić. Taki komunikat wydaje, musi sprawdzić okoliczności, czy rzeczywiście to, co mówi pan Falenta, jest jakkolwiek wiarygodne, jest co sprawdzać. Po prostu to robi. Taki komunikat wydała i tyle na ten temat wiemy, jeśli chodzi o fakty. Natomiast cała reszta, no to faktycznie od kilku lat mamy publikacje, które, prawda, dotyczą wielu różnych spraw, a to, że, prawda, raz mieliśmy taką sytuację z panem Tuskiem, że sam proponował powołanie komisji, żeby sprawdzić to, co zostało powiedziane przez, zdaje się, wspólnika Falenty. Innym razem się z tego wycofuje, więc teraz mówi, że i państwo mówicie, że to jest jakiś, prawda, zamach na Tuska. No to w takim razie, skoro wcześniej chciał sprawę wyjaśniać dotyczącą rzekomej łapówki, którą została wręczona jego synowi, no to w takim razie, no to w czym problem? No to wyjaśnijmy to w końcu i niech sprawa nie ciągnie się latami, tylko niech w końcu ten Falenta, który
rzekomo ma dowody, bądź nie, powie po prostu, co w tej sprawie jest. Drodzy Państwo, jeszcze trzeci wątek w tej sprawie. Ale ja muszę wyjaśnić naszym słuchaczom i naszym widzom. Wspólnik Falenty złożył dwa zeznania, znaczy dużo zeznań złożył, ale dwa ciekawe. Jedno zeznanie takie, że Falenta sprzedał taśmy polityków Rosjanom, swoim kontrahentom, z którymi handlował surowcami, a w Rosji surowce to są służby. A drugie zeznanie tego samego człowieka, który twierdził, że w reklamówce z pewnej znanej sieci dyskontów wręczył łapówkę synowi Donalda Tuska. Zwracam uwagę, że a propos tego, co powiedziała pani poseł, że to zeznanie o rzekomej łapówce dla syna Donalda Tuska od lat znajduje się w aktach śledztwa i prokuratura mogła coś z tym zrobić, nie zrobiłaby, nie uznała tego za wiarygodne. Więc to śledztwo dzisiaj, ono nie wyjaśni rzekomej łapówki dla syna Tuska, bo w ogóle nie tego to dotyczy. Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć jeszcze trzecią rzecz, że to wszystko się po prostu, prawda, łączy, rozdziela. No mamy wątki dolnośląskie z pewnym senatorem, prawda, z Dolnego Śląska. Wracają nagrania Sowy i przyjaciół w tej sprawie. To się z kolei łączy z tak zwaną aferą śmieciową w Warszawie. No więc mówiąc krótko, mamy... Ja mam zdolność łączenia wątków, ale pani nawet mnie przebiła. Ale... Przepraszam bardzo, no był wiceminister z rządu Tuska. Więc mówiąc krótko, no, przyjmuję za fakt ja tylko komunikat prokuratury w tej sprawie i uważam, że nie warto snuć i dywagacji na ten temat, bo tak naprawdę nie zdaniem, mam ja osobiście żadnych źródeł informacji, o które mogłabym oprzeć coś, co mogłabym powiedzieć. Głosowała za powołaniem w Sejmie komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy w polskich władzach, głównie za rządów Platformy, ale za obecnej ekipy także. Rozumiem, że pani uważa, że jednym z głównych bohaterów tej komisji powinien być Donald Tusk, jeśli taka komisja w ogóle powstanie. Nie wiem, czy głównym. Po prostu uważam, że takie rzeczy w czasie, kiedy mamy do czynienia, prawda, z wojną Rosji z Ukrainą. Dobrze, ale dlaczego na Ukrainę przez takie rzeczy 8 trzeba lat wiedzieć, rządu, trzeba sprawdzać po prostu. Nie paroduje tutaj pani premier Beaty Szydło, ale przez 8 lat rządów prokuratura przez was kontrolowana nie zbadała tych rzekomych wpływów. Po co musicie speckomisję przed wyborami powoływać? Panie redaktorze, nie kontroluje prokuratury. Tak? Nie kontroluje. Przepraszam bardzo. Nie kontroluje prokuratury. Ja jako jeżeli obywatel postrzegam pan, panią jako posłanka, jeżeli uważa władzy, pan, że w jakimś postępowaniu rządowi sprawa jest, prawda, toczy się za długo, no to proszę zapytać prokuraturę, dlaczego. Ja zakładam, choćby po tym, co próbowałam streścić najprościej, jak umiałam, że historia jest zawiła, trudna, no świadek średnio wiarygodny, powiedzmy sobie szczerze, więc sobie wyobrażam, że to postępowanie może długo trwać. Natomiast dlaczego konkretnie? Odsyłam do prokuratury. Ja przypomnę pierwotne to doniesienie, oddając głos panu Włodzimierzowi Czarzastemu, że to doniesienie dotyczy zarzutów Falenty, że Tusk chciał zapewnić ochronę interesów istotnych grup wyborców. Po czym jeszcze raz? Mnie się wydaje, że to jest o wiele prostsze niż po prostu myślimy. Nawet jestem pewny tego. 22 tygodnie do wyborów. Pan Tusk jest liderem największej partii opozycyjnej. W związku z tym to, co robimy, utwierdzamy swój elektorat, mówię o PiSie, i opluwamy tego gościa od rana do wieczora. Jak ktoś jeszcze nie miał powodu, żeby go opluć, żeby źle na niego patrzeć, to dajemy następny. To jest, proszę pana i proszę państwa, tak, że jeżeli 56 osób rzuci czymś brzydkim w człowieka, to może 6 trafi, tak? Trafiamy w niego. W związku z tym powołujemy komisję, prokuratura coś tam mówi, przypominamy syna, przypominamy córkę, przypominamy ten... To jest, proszę pana, żeby była jasność, w sobotę rano trzeba to nazwać obrzydliwe. To jest po prostu obrzydliwe. I chcę wam powiedzieć, i to niech pani przekaże swoim przyjaciołom z PiSu oraz człowiekowi, który walczy o suwerenność naszej Polski, Ziobrze. Po prostu nie życzę wam, chociaż was nie cierpię i nie trawię po prostu za te wasze wszystkie obrzydliwostwa, nie życzę wam, żeby kogokolwiek tak po prostu opluwali jak tego człowieka. On ma rodzinę, ma syna, ma córkę, ma wnuczki, ma wnuczka, nie wiem, nie znam jego rodziny. Ma kilkoro wnucząt po prostu. Jak możecie to robić, tak? Czy to jest miłe, gdyby, nie wiem, panią to spotykało, pani kolegę? To jest po prostu obrzydliwe, co robicie.
polityka ma swoje granice, a wy pokazujecie, że jeżeli chodzi o obrzydliwość i o świństwo w polityce, nie macie żadnych granic, tak? Wybory miną, za 23 tygodnie słońce znowu będzie świeciło. Nie możecie po prostu tak dzielić ludzi i pokazywać po prostu tak świńskich metod. Nie róbcie tego. Mirosława Stachowiak-Różecka. Przepraszam, no trochę się czuję dyskomfortowo, skoro pan pod moim adresem... I słusznie, i słusznie. Siedźmy dość blisko siebie i myślę, że dla sensowności tej debaty i w ogóle wyborczej debaty przez najbliższe tygodnie lepiej się w mojej ocenie od takich epitetów powstrzymywać. Natomiast no, nie ma świętych krów. No, nie może być tak, że skoro Donald Tusk jest Donaldem Tuskiem, to nie można. Wzywam posła Kropiwnickiego, broń swojego szefa. Państwo wtedy przed nami, prawda, wygłosicie taką eksplikację pełną emocji, jaka to jest katastrofa i jakie to jest narzędzie, prawda, które wykorzystujemy. Sprawa jest, proszę pana, powiedziałam wyraźnie, dla mnie pan Falenta jest raczej wątpliwym świadkiem, podkreśliłam to wyraźnie. Jednak toczy się postępowanie, musi być w końcu wyjaśnione i ja osobiście chciałabym, żeby jednak jak najszybciej. Dla dobra również, jak pan mówi, komfortu życia rodziny pana Donalda Tuska i jego samego. Pani poseł, jeszcze jedno pytanie, bo drodzy państwo, nie wchodząc w prehistorię, ale kiedy Falenta uciekał przed odsiadką, bo usłyszał wyrok za to, że nagrywał polityków, to napisał dwa listy. Napisał list do pana prezydenta i do pana prezesa Kaczyńskiego w roku 2019 przed jednymi, przed drugimi wyborami, przed parlamentarnymi, przed prezydenckimi i pisał między innymi tak. Po tym, co dla was zrobiłem, liczyłem na medal. Wielokrotnie mi go też obiecywano. Uważam, że posiadane przeze mnie wiedza i materiały uniemożliwią wygranie przez pana i formację, którą pan wspiera kolejnych wyborów parlamentarnych prezydenckich, tak pisał do prezydenta. Do prezesa, dla prezesa zrobił dokładny wykład, w jaki sposób informował przed wybuchem afery taśmowej przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, w tym skarbnika tej partii Stanisława Koszewskiego, o tym, że ma takie taśmy. Jeszcze przed aferą do pana byłego skarbnika Stanisława Koszewskiego, który Koszewskiemu jako pierwszemu pokazałem pozyskane nagrania u mnie w biurze. Zatrudniłem wtedy jego siostrzenicę. Potem spotkaliśmy się u pana, pisze do Kaczyńskiego, w siedzibie przy Nowogrodzkiej. Nie znaczy, że był u Kaczyńskiego, ale że był na Nowogrodzkiej. Czy kiedykolwiek prokuratura te wątki związków Falenty z politykami PiS-u wyjaśniła? To znowu pytanie do prokuratury. No, cytuje pan listy, o których istnieniu. Ja nie mam pojęcia, czy w ogóle są prawdziwe, czy po prostu je napisał i opublikował. No szanowni państwo, no, po raz kolejny mam powtórzyć, że pan Falenta dla mnie ale pani poseł, ale mam taką sytuację, że są listy, których Falenta twierdzi i właściwie szantażuje obóz władzy, że ma wiedzę, która może uniemożliwić im wygrywanie wyborów w roku 2019, czyli to jest 4 lata temu, a jednocześnie prokuratura się tym nie zajmuje, a mamy sprawę doniesienia przeciwko Tuskowi sprzed lat 10 tego samego Falenty i prokuratura się tym zajmuje. Ale znowu, szanowny panie redaktorze, no to mamy tu taki wątek, w którym, prawda, pan no w jakimś sensie w oparciu o to, co prezentuje, insynuuje, że... Ja nie insynuuję, ja cytuję listy Falenty. Czy tak to ma być takie wrażenie, że prawda, Prawo i Sprawiedliwość, skoro poznało być może pana Falentę, zapoznało się być może z materiałami, to być może wykorzystało. Tymczasem środowisko Platformy Obywatelskiej mówi, że to, prawda, pisane cyrylicą gdzieś w Moskwie. No więc to dowodzi tego i cała ta rozmowa, którą prowadzimy, jak mówię, jedynym faktem w tej sprawie jest to, co oznajmiła prokuratura. Nie ma innych faktów. Reszta, znaczy my ich nie znamy. Reszta to są po prostu medialne dewagacje, dyskusje. No mówiłam państwu, między innymi państwo wątpicie, jaki to ma związek ze sprawą, jak wspominam senatora z Dolnego Śląska. To senatora do artykułów, tak, w Onecie z ostatnich dni, które właśnie na te związki wskazują. Ale znowu mamy do czynienia z doniesieniami medialnymi, z jakimiś, prawda, senator, badaniami do wyjaśnienia, czy pracą dziennikarzy. Senator, no, były senator Platformy Tomasz Misiak, jak był jedną z osób nagrywanych przez Falentę i był no też znajomym premiera w tym artykule między innymi, o ile go, prawda, dobrze zrozumiałam, bo chcę ważyć słowa w tej sprawie i mi bardzo zależy, ale ja zrozumiałam, prawda, że jest jakby sugestia, czy można się domyślić, że być może to nie Falenta jednak za tymi nagraniami, tylko pan senator, no więc szanowni państwo, no. Pan senator, który zgadzam się w jednym, warto tę sprawę i to postępowanie w końcu najszybciej ja znowu uparcie z tym chłopskim rozumem. No, pani poseł powiedziała, że nie ceni pana Falenty jako świadka, nie uważa za najbardziej wiarygodnego świadka, no ale poznajemy po efektach, tak? Komu
działania pana Falenty pomogły. Były istotnym czynnikiem w momencie zdobywania walki o władzę w Polsce i przejmowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc trudno pana Falentę podejrzewać o współpracę z obecną opozycją czy z Platformą Obywatelską. Ten facet wszystko na to wskazuje i mamy bardzo wiele dokumentów, nie tylko ten list pisany przez pana Falentę, uczestniczył w procesie, który doprowadził do rewolty i do zmiany władzy w Polsce. I to ujawnienie nagrań, w ogóle sam proces zaplanowania, prowadzenia tego programu nagraniowego w dwóch restauracjach w Warszawie, to wszystko doprowadziło, było bardzo istotnym czynnikiem zmiany władzy w Polsce. Więc dzisiaj pani może go nie lubić i nie cenić, no ale on wam pomógł, więc jakby trudno ale dzisiaj... Ale przepraszam, chce pan powiedzieć, że to Prawo i Sprawiedliwość, te nagrania, prawda, i te mikrofony w Sowie i Przyjaciołach, no błagam. Znaczy, ale byliście absolutnie z tym związani, no w sensie to Falenta to pisze w tych listach, że tak naprawdę to no, jednak pokazywał. Ale w liście mógł sobie napisać, co chce, no bo jasne, poważnie. Ale też no. Wiemy, że Falenta był blisko związany z tym środowiskiem. Ale nie mamy żadnych złudzeń, że prokuratura działa w tej sprawie tylko po to, żeby grillować Donalda Tuska. Kończąc ten wątek, pan Robert Kropiwnicki, prawdą jest też, panie pośle, że niektórzy pańscy koledzy niesłychane rzeczy opowiadali na tych taśmach. To jest drugi zupełnie wątek, abstrahując od tego, kto ich nagrywał, to tam też zawartość była dewastująca dla waszego obozu politycznego. Przejdźmy do części trzeciej naszego programu. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Drodzy państwo, ja rzadko puszczam reklamy w programie, ale to jest moment wyjątkowy, więc bardzo bym prosił, żeby państwo posłuchali. Jest taka najnowsza reklama pewnego koncernu państwowego. Nie będzie paliwa, tak jak nie ma węgla, tak jak nie ma cukru. Co chcecie ukryć przed obywatelami? Brakuje węgla, brakuje gazu, brakuje węglarek. Za chwilę zabraknie po prostu... ropy. Ze wszystkich enuncjacji wynika, że tego gazu w pierwszym kwartale, czyli w szczycie zużycia gazu, powinno zabraknąć. Obywatelki i obywatele martwią się o to, czy w najbliższych tygodniach i miesiącach w ich domach będzie wystarczająco ciepło, żeby przetrwać tę zimę i czy będzie jasno. Czy będzie jasno. Dla tych z państwa, którzy nas słuchali, powiem, że na końcu była taka plansza, że nie mieli racji. Część stricte reklamową, bo to jest reklama Orlenu, wycięliśmy, bo nie robimy tego za pieniądze, tylko zastanawiamy się, czy to jest jeszcze promocja koncernu paliwowego, czy już polityka, bo dalej w tej części reklamowej pada deklaracja, że Orlen się musiał mierzyć z dezinformacją. Tam są pokazywane zdjęcia polityków opozycji. Chwalony jest ten rząd, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Czy to nie jest przekroczenie pewnych granic przez państwową spółkę? Nie wiem, przypominanie tego, co politycy na mównicy sejmowej mieli na ten temat do powiedzenia i rzeczywiście to były takie i konferencje i spotkania, i informacje od polityków opozycji na temat Orlenu, no, z którymi moim zdaniem spółka musi się mierzyć i ma prawo na to odpowiadać. No, kwestia stylistyki, czy w takiej formie, czy w innej, no, może być różnie oceniana, ale ja jakby rozumiem, że jednak reakcja musiała nastąpić. Spółka państwowa, do jakiego stopnia wszyscy jesteśmy jej właścicielami, większość z nas jest klientami. No, spółka do jakiegoś stopnia, pan powiedział, państwowa, ale po prostu spółka giełdowa, która jest spółką akcyjną, która ma swoich udziałowców i którzy na pewno nie mają ochoty. Działa to w dwie strony. Nie mają też ochoty na to, żeby, prawda, politycy bezpodstawnie i bez jakby dowodów angażowali się w oczernianie tej spółki, bo to jej także szkodzi. No więc mamy w wypowiedziach było oczernianie spółki. No, była mowa o tym, że tak. No dobrze, ale były takie wypowiedzi, były konferencje prasowe się do pana na ten temat. Rzecz, z tego, przejdźmy konkretnie, może to mniej dotyczy Orlenu, ale sprawy węgla, bo okazało się, że być może spółki mogą się bronić państwowe. Okazało się, że opozycja alarmowała, przestrzegała, że nie będzie węgla. Pan to także robił. Ostatnio, jeśli dobrze interpretuję pańskie wypowiedzi, zasugerował pan, że opozycja przesadziła albo że nie miała racji, no bo węgiel był, prawda? Więc może Orlen ma prawo się bronić, jeżeli były sugestie, że nie będzie ropy, że energia zdrożeje, bo Orlen to też energia, że gaz zdrożeje, bo Orlen to też gaz, Orlen to wszystko w sumie. Więc może Orlen ma prawo takie działanie podejmować? Proszę pana,
Ja powiedziałem to, co myślę. To znaczy, prawda jest, myślę, że w polityce przynajmniej elementy uczciwości trzeba próbować wprowadzać. To znaczy, na pewno jest tak, że wszelkie zapowiedzi dotyczące tego, że węgla nie będzie i zabraknie, nie okazały się prawdą. To znaczy, one się nie ziściły. I oczywiście jest tak, że rząd rzucił wszystkie swoje zasoby, żeby sytuację uratować. I uratował pod tym względem. I trzeba to uczciwie powiedzieć. Nie ma co przesadzać. Tak samo, tylko wie pan, jest kwestia przyczyny. No w tej chwili mamy dosyć duży problem, to będzie bardzo krótko, w rolnictwie, tak? Znowu rząd rzuci 10 miliardów, 20 miliardów. Trzeba się zapytać, co rząd robił, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić, tak? Więc ja to powiedziałem w takim kontekście. No bo pytanie, jak się takie rzeczy kończą? Powiedziałem w takim kontekście, nie przegrzejmy na opozycji sprawy. Dlatego, że rząd na przykład w sprawie rolnictwa rzuci 10 miliardów, jak będzie potrzeba 20, jak będzie potrzeba 30, te pieniądze bez sensu wyrzuci, bo doprowadził do takiej sytuacji, że tak się stało, ale jeżeli my jednoznacznie mówimy, że to się po prostu źle skończy, to w wypadku dwóch rzeczy, moim zdaniem, opozycja swego czasu przegrzała temat. Dobra, może dostanę od swoich kolegów z opozycji po głowie. W sprawie węgla, bo węgiel jest i znowu jest problem taki, co z tymi hałdami zrobić. I w sprawie Odry, w której miała być absolutna, ogarniająca całą Polskę i wszystkie rzeki klęska, tak się nie zdarzyło. Inna sprawa w sprawie Odry, znowu nic nie robimy. Wiemy, jakie są przyczyny, w związku z tym się może zdarzyć. I w sprawie Orlenu chciałem panu powiedzieć, to jest polityka. To jest ewidentnie polityka, dlatego że Orlen, i tu się nie zgodzę z panią, Orlen jest w dyspozycji państwa, spółka giełdowa, w której państwo po prostu ma wystarczającą ilość udziałów, żeby tą spółką rządziło i rządzi. W związku z tym ceny paliwa na przykład mogłyby być niższe, bo zaraz porozmawiamy o cenach, panie pośle. Prowadzić inną politykę marżową, bo żeście oszukali Polaków przez 2 miesiące w momencie, kiedy była kwestia VAT-u i nie VAT-u i powrotu tego. Chodzi o to, co pan mówi, że pod koniec roku Orlen trzymał zawyżone marże, wiedząc, że od nowego roku wejdzie podwyższony VAT, żeby kiedy wejdzie podwyższony VAT, to obniżyć marże, żebyśmy dużo dłużej. Nie odczuli ceny. Płaciliśmy pod koniec roku około złotówki więcej dalej za paliwo. Pod tym względem po prostu traktujecie tę spółkę ewidentnie jako spółkę do załatwiania swoich partyjnych interesów. Pan Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. To jest ewidentne finansowanie partii politycznej. No w sensie tu Orlen, te 35 miliardów zysku, które ma za tamten rok, co jest ogromną kwotą, ogromną, bo normalnie Orlen miał kilka miliardów zysków, a tu ma prawie 10... Orlen ma przychody na wysokości mniej więcej 3/4 budżetu, wydatków budżetu państwa. A zysku czystego tam podał 33 miliardy złotych za tamten rok. I to jest ogromna kwota. I teraz te pieniądze finansowały PiS tak naprawdę, bo będą atakowali partie opozycyjne po to, żeby politycy PiS-u, którzy gwarantują Obajtkowi stanowiska, mogli dalej sprawować funkcję. I to jest granda, bo wszyscy za to płacimy. I teraz, bo mówiliście państwo o węglu i myślę, że warto o tym powiedzieć, że od wielu miesięcy ceny węgla na rynkach światowych są około 130-120 dolarów, czyli około 600-700 zł płaci się na rynkach światowych, a my w Polsce płacimy około 2000 zł. Czyli my przepłacamy, dlatego że rząd kupił bardzo drogo i my za ten węgiel rzeczywiście płacimy prawie 2 razy więcej niż na rynkach światowych. I to jest granda. No, i ktoś na tym zarabia. Zarabiają spółki rządowe i płaci za to budżet państwa. No, w ten sposób można rozwiązać każdy problem. Wrzucić kolejne 20-30 miliardów i mówić, że wszystko będzie załatwione. I Orlen czerpie zyski z zawyżonych cen gazu, z zawyżonych cen paliwa, ale również, co dotyczy rolników, zawyżonych cen nawozów, które... Rząd o to zadbał, rolnicy mają dopłaty do paliwa i rolnicy mają dopłaty do nawozów i zwracam się od razu do pana posła Adama Jarubasa. Czytam tweeta Daniela Obajtka z piątku. Cytat. Mamy dobrą wiadomość na weekend majowy. Obniżamy ceny paliw, olej napędowy 12 groszy na litrze, a PB95 8 groszy na litrze. Życzę państwu udanego wypoczynku. Koniec cytatu. 10 dni wcześniej Daniel Obajtek w Super Expressie. Gdybym obniżył ceny paliw, zachwiałbym parytetem importowym, musiałbym kupić paliwo drożej za granicą, a sprzedać w Polsce taniej, zabrakłoby paliwa, wystarczyłby tydzień, dwa, mielibyśmy całkowity paraliż kraju, tak jak na Węgrzech. Co się stało przez 10 dni, że można obniżyć
ceny paliwa i nie będzie. Czy może za moment zobaczymy pana Daniela Obajtka na listach PiSu, bo on chyba pomylił powołanie, bo chce być bardziej politykiem i o ile nawiązując do materiału, politycy mają, zwłaszcza opozycji, mają prawo, obowiązek wręcz ostrzegać czy krytykować, czasem nawet bardzo ostro, błędy władzy, a koncerny paliwowe, spółki są przedłużeniem tej szeroko rozumianej aparatury państwa. I mamy tutaj ewidentnie do czynienia z zaangażowaniem po jednej stronie sceny politycznej, koncernu państwowego, na który wszyscy się składamy. To zresztą nie jest jedyna instytucja, bo która już pewne takie polityczne zachowania przecież miała wcześniej. Weryfikowała gazety, które mogą być na półkach, w kioskach orlenowskich. Orlen też kontroluje ruch, dodajmy. Tak, no już nie mówiąc o wpływie na treści w Polska Press. Natomiast no, mieliśmy niedawno konferencję w Lasach Państwowych, gdzie dyrektor Lasów Państwowych weszedł i wręcz wezwał do zaangażowania po stronie Solidarnej Polski. Suwerennej Polski. Suwerennej teraz. Polski. Mamy media publiczne, w których wyrzucony niedawno szef agencji informacyjnej w liście do prezesa pisze, że on skutecznie narrację na rzecz PiSu prowadził, żeby nie spadały słupki PiSowi. Robił to z sukcesem. Więc mamy kolejną spółkę państwową, na którą się wszyscy składamy, która służy tylko i wyłącznie jednej partii. Mówiliśmy o tym, co robi Ziobro, pilnując interesów PiSu jako prokurator generalny. Więc to jest dzisiaj skażenie całej tkanki państwowej, zaangażowanie po prostu w dbanie o sukces polityczny tej partii. Takiego poziomu korupcji politycznej, tak rozumianej, nigdy nie było. To ja powtórzę to pytanie jeszcze do Michała Kobosky. Jak to jest, że dwa tygodnie temu, gdyby Daniel Obajtek obniżył ceny paliw, to mielibyśmy całkowity paraliż kraju, a dzisiaj przed majówką może obniżyć i nie będzie paraliżu? Michał, jak pozwolisz, jedno zdanie dosłownie. Bo wie pan, taka refleksja mnie naszła. Ja nie wiem, czy opozycja nie ma prawa, albo nawet obowiązku w niektórych sprawach mówić za mocnym głosem po to, żeby obudzić partię rządzącą i przestrzec, żeby zaczęła działać. Bardzo możliwe, trochę, że... Przepraszam sobie, przeczysz, bo mówiłeś parę minut temu o nieprzegrzewaniu. No dobra, okej. Okay. Przeczysz sobie, ale taka refleksja mnie naszła, że może to też jest tak. Czasami warto powiedzieć mocniej. No dobrze, ale rządzący się bronią, że straszycie Polaków, tak? Chciałbym się odnieść. Pan Michał Kobosky i potem pani poseł Mirosław Westa. Na początku programu rozmawialiśmy o tym sojuszu, który powstaje między nami a PSL i pan redaktor wspomniał, pierwszy punkt na naszej liście, na wspólnej liście spraw, to jest odpolitycznienie, odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. I to tak, ja wyczułem, że pan redaktor to tak trochę lekko potraktował, czy to w ogóle do zrobienia, nie do zrobienia. Tak. Chodzi o to, żeby takich reklam, jakie pan redaktor nam puścił, nigdy w Polsce nie było. Żeby firma państwowa, która z założenia jest firmą publiczną, należącą do nas wszystkich, nie była narzędziem działania partii politycznej. Żeby nie zmieniała cen w tej i we w te, bo taki zawieje wiatr polityczny, bo taka jest potrzeba partii. Tak? To było za komuny. Są niestety porównania, podobieństwa. Orlen dzisiaj buduje Narodowe Zjednoczenie do spraw ropy, prądu i gazu, czy takie instytucje, jakie mieliśmy w PRL-u, czyli chce być holdingiem monopolistą na rynku energetycznym. Monopole są zawsze złe i zawsze źle robią nam wszystkim konsumentom. Do tego jeszcze Orlen wpakował się w media regionalne i teraz mamy aferę z tym, że media orlenowskie wygłupiły się, dając nagrodę. Dobrze, ale wie pan, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Nie ma zgody dla takich praktyk w przyszłości i dla trzymania firm państwowych jako firm pani partyjnych sprywatyzowanych. Stachowiak-Różecka, ja powtórzę to pytanie. Dlaczego dwa tygodnie temu, gdyby Orlen obniżył ceny, byłby paraliż kraju, a teraz Daniel Obajtek może obniżać cenę? Politycy opozycji jeszcze wytykają, że przed wojną cena ropy wynosiła 96 dolarów za baryłkę, cena benzyny 5,39. Dzisiaj cena ropy na światowych rynkach jest niższa, 79 dolarów, a my płacimy 6,80 na stacjach. Szanowni Państwo, no trochę to wygląda tak, że jak nie obniżamy cen paliw, to źle, jak obniżamy, to też źle, bo nie tak zakomunikowane, bo tu, prawda, majówka, bo zaangażowane w kampanię. Miał być paraliż kraju. Jeśli Państwo pozwolicie, w nawiązaniu do tego, o czym Pan mówił, że, prawda, to jest instytucja, firma, która jest w jakiejś mierze dobrem wspólnym, tak, zgadzam się, jest i realizuje to, co dla naszego dobra wspólnego jest istotne, czyli
to, co powinna. Ogromne pieniądze, zdaje się w przyszłym roku, jeśli się nie mylę, 34 miliardy złotych, Orlen zainwestuje między innymi w energię odnawialną, w fotowoltaikę, w nasze bezpieczeństwo, czyli w infrastrukturę, które nas na to bezpieczeństwo energetyczne ma nam zagwarantować. I w odniesieniu jeszcze jedno słowo, bo mówicie państwo o tym, że ta podwyżka czy obniżka ma wpływ na zyski Orlenu, więc chcę zwrócić uwagę, że to jest ta sprzedaż detaliczna, czyli tam, gdzie my jesteśmy klientami na stacji benzynowej, to jest 10% zysku. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość, Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska, Włodzimierz Czarzasta, Michał Kubowska, Polska 2050, a sam Jarubas z PSL, bo i moi pięknej majówki udanego dla wszystkich słuchaczy. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.